Cześć, pod ostatnim filmem o 100 faktach związanych z Cuebona Fide oraz Reto największa ilość waszych komentarzy i lajków dotyczyła Multiego, także dzisiaj o nim. Chciałbym zrobić z czasem wszystkie wasze propozycje, a pod tym filmem możecie podawać kolejne. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, a doceniasz moją pracę, proszę kliknij ten czerwony przycisk i zaraz przechodzimy do oglądania. Dodam jeszcze, że jeżeli jesteś wiernym widzem Multiego i jego fanem, możesz już znać 80-90% tych faktów. Multi to tak naprawdę Michał Rychlik, urodzony 1 lutego 1997 roku, czyli ma niecałe 21 lat. Urodził się w Głubczycach, miejscowości położonej stosunkowo niedaleko Katowic i Opola, liczącej 12 tysięcy mieszkańców w województwie opolskim. Jest właścicielem wytwórni Young Family Label. Współpracował m.in. z wykonawcami takimi jak B2S czy Mergani. 1 grudnia 2017 roku miała miejsce premiera jego pierwszego albumu pod tytułem Nowa Fala. Płyta znalazła się już na samym wstępie na pierwszym miejscu na Olisie, sprzedając się w ponad 15 tysiącach kopii. Kanał na YouTubie założył 7 lat temu, bo w 2010 roku. Jak łatwo policzyć, zaczynał z YouTubem mając 14 lat. Polski streamer, YouTuber oraz piosenkarz. Na YouTubie ma na ten moment 25 filmów oraz ponad 1,6 miliona subskrypcji. Plecak zarobił na ten moment ponad 23 tysiące złotych, z czego około 3/5 sam Multi zgarnął do swojej kieszeni. Resztę pochłonął teledysk, postprodukcja i inne. Na kanale jego filmy odsłonięto ponad 200 milionów razy, z czego mógł zarobić nawet ponad 350-400 tysięcy złotych przy umiarkowanych wiatrach. Największy rozgłos przyniósł Multiemu Minecraft. Na świecie miejsce numer 2800 na globalnym YouTubie. Jeszcze półtora roku temu na YouTubie miał 1 000 000 subskrypcji. Tym samym podwoił liczbę subów w ciągu 2 lat. Kiedyś zaczynał od nagrywania gameplayów, teraz na jego kanale znajdują się praktycznie tylko utwory muzyczne. Utwór Diamenty, który premierę miał niecałe 2 miesiące temu, został nagrany z raperem, o którym wspominaliście równie często w komentarzach, o nim również będzie film, B2S-em. W tym momencie utwór wyświetlono ponad 13 milionów razy. Multi pokazał 5 lat temu na YouTubie swojego tatę, z którym nagrał kilka filmów, na przykład FIFA. Uważa, że teraźniejszy YouTube nie jest w zdrowym stanie, oczywiście mówi to w przenośni. Najczęściej wyświetlanym utworem i filmem Multiego jest Plecak, zaraz po nim utwór Nie Wiem. Utwór pod tytułem Freestyle był spontaniczny, zrobiony w 10 minut przed Sylwestrem. Dokładnie w 1 godzinę nabił 100 tysięcy wyświetleń. Uważa, że teraz na pewno jest więcej YouTuberów, którzy są kreowani przez sztab ludzi. Szanuje YouTuberów, którzy zarabiają na YouTube pieniądze, jeśli jest to tym, co chcą właśnie robić. Nie lubi porównywać się do polskich raperów. Gry nie sprawiają Multiemu już tyle frajdy, co kiedyś. Jest założycielem Angel Boys Gang. Diamenty prawdopodobnie pobiły rekord na polskim YouTube pod względem ilości wyświetleń filmu w jak najkrótszym czasie. Jego ulubiony raper to Young Tag. Jego dready robione były przez 9 godzin w studiu w Gdańsku. No albo Gdyni. Jego fani na pewno potwierdzą to w komentarzach. Jego dready kosztowały ponad 800 zł. Chciałby na poważnie zajmować się hip-hopem i z niego żyć. Multi pracuje w tym momencie nad nowym albumem. Inspiruje się zagranicznymi kawałkami, m.in. Speakerem. Po śmierci Speakera Multi nagrał track pod tytułem Young Multi ku pamięci właśnie Speakera. Pewien raper groził mu połamaniem, zapewne wiecie, o kim mowa. Multi nagrał też na ten temat numer. Jeżeli chodzi o jego kraksę, 22 września Multi miał wypadek, czołowe zderzenie z tirem. Skutkiem były niewielkie obrażenia, niemniej Multi jakiś czas chodził w kołnierzu. Multi słucha czarnego rapu. Multi był fanem Battlefield Heroes, gry wydanej w 2009 roku, która to przestała działać 5 lat później. Multi zajmuje 10 miejsce pod względem ilości subów na polskim YouTubie, jest tuż za Isamu z miejsca 9 oraz przed Izakiem, który jest na miejscu 11. Chciałby odwiedzić Los Angeles. Multi lubi wydawać kasę na modne ciuchy, na przykład na kurtkę, za którą zapłacił ponad 800 zł. Multi pokazał swoją twarz na równe 300 widzów, o czym nagrał również materiał. Uważa, że dorastał na oczach swoich widzów, dorastał razem z nimi. Dużo osób zarzuca mu kreowanie się na gangstera. Nigdy nie miał jednak tego na celu. Multi wystąpił również w programie Duży w Maluchu. Przyznał się w nim, że za Mercedesa zapłaciłby 210 tysięcy, ale dostał wspomniany rabat w wysokości 30 tysięcy złotych. Uważa hip-hopowców za bardziej szczere osoby od youtuberów. Plecak wzbudził wiele kontrowersji. Pod filmem w tym momencie ma aż 50 tysięcy łapek w dół, chociaż przy 360 tysiącach łapek w górę to nic. 2 dni po opublikowaniu mojego filmu o top samochodach youtuberów, Multi miał wypadek samochodowy, podczas którego rozbił swojego Mercedesa, o czym sam nagrał również film. Cytat: auto samo zmienia biegi, był jednym z najczęściej cytowanych zdań w ostatnim czasie w komentarzach na polskiej scenie YouTube'a.
przynajmniej jeżeli chodzi o content motoryzacyjny. Utwór grany z BDOS-em osiągnął 1 000 000 wyświetleń dokładnie w 5 godzin i 22 minuty. Od początku jego przygody z rapem nie słuchał polskich artystów i żadnym z nich się nie inspirował. Uważa, że amerykańscy raperzy i nie tylko budują swoją osobę na swoim wyglądzie i jest to według niego 80% sukcesu. Muzykę tworzył od 4 lat na kanale LKBDM. Chciałby nagrać kiedyś kawałek z Quebo na Fide. Multi ceni sobie swoją społeczność. Ceni sobie również niezależność od zewnętrznych wytwórni muzycznych. Nie boi się rezygnacji z tego, co niegdyś jeszcze kochał robić, czyli nagrywać filmy. Lubi wyzwania i podążanie za czymś nowym. W jego produkcjach, jak mówi, nie będzie nigdy grzecznego 13-letniego Multiego, którego wszyscy znali. W tym momencie na kanale LKBDM nie ma żadnych utworów, ma tam 6 tysięcy subskrybujących. Wierzył w BDOS-a, w to, że miał potencjał, jak jeszcze nikt go nie słuchał. Multi Gameplay Guy, kojarzycie? Właśnie na ten kanał z tą nazwą wrzucał swoje gameplaye. W 2015 roku, jak sam mówił, najczęściej do sieci zaglądał, by oglądać teledyski. Dodaje, iż jeżeli oglądałby filmy konkurencji, podświadomie mógłby ich naśladować, a tego chce uniknąć. Stara się ignorować wszystkie hejty w jego stronę. Multi wystąpił razem z Matiasem w nucie Stop przy równoczesnym udziale Malika Montany. Internet jest jego drugim domem. Nagrał bardzo sporą część filmów z Rezim. Malik Montana darzy sympatią Multiego i wypowiada się o nim i jego muzyce w sposób pozytywny. Multi chciałby kupić Mercedesa C63. Dzięki swojej YouTube'owej karierze, jak mówi, dobrze się zabezpieczył finansowo, a więc nie boi się podejmowania nowych decyzji w związku z jego karierą. Skończył technikum o profilu informatycznym. Multi dostał ponad 30 tysięcy złotych rabatu na swojego Mercedesa. Multi ma 20% syntetycznych dreadów. Na jednym z jego live'ów podpisywał swoje płyty, być może niektórzy z was mają je nawet w swoim domu. Z Merganim znają się od 6 lat, skumali się w pewnym momencie również dzięki muzyce. Krążyły plotki, że zapłacił spore pieniądze Borysowi za dogranie się, ale nie jest to prawdą. Multi, w przeciwieństwie do BDOS-a, jest odbierany jako bardziej rapujący youtuber i sam to przyznaje. Często nagrywa, prowadzi streamy przy użyciu mikrofonu marki Rode. Narzeka, że ludzie z góry go oceniają i traktują go jako kogoś, kim nie jest. Do zarzutu o brak korzeni rapowych odpowiada, że ma zamiar robić dalej swoje. Co ciekawe, Multi nie przepada za utworem Nie Wiem. Nigdy nie będzie potrafił zrozumieć tego, jak inni mogą go oceniać i jego twórczość rapową przez pryzmat YouTube'a. Multi, jak sam uważa, był przerażony liczbami, jakie osiągnął kawałkiem Nie Wiem. Uważał, że jego kawałki, gdyby osiągnęły 1 000 000, byłoby świetnie, ale osiągnął znacznie więcej. Wypowiadając się o BDOS-ie, podkreśla, że zawsze w niego wierzył. Często powtarza, że ludzi się nie zmieni. Zbyt wiele dram podczas swojej długoletniej kariery YouTube'owej nie miał. Multi czuje się lepiej w środowisku rapowym niż YouTube'owym. Podczas jego trasy chce, aby został odebrany bardzo dobrze wizualnie oraz wizerunkowo. Ma nadzieję, że ludzie w końcu zaczną go postrzegać jako rapera, a nie YouTubera. Multi zapowiada, że to, co osiągnął, to dopiero początek. To wszystko w tym zestawieniu. Jeżeli odcinek podobał Ci się, zostaw lajka pod tym filmem. A jeżeli doceniasz moją pracę, proszę zasubskrybuj mój kanał. Napisz, kogo chciałbyś zobaczyć w kolejnym odcinku. Ta osoba, o której mowa będzie najczęściej, pojawi się właśnie w następnym odcinku. Cześć!